Nie wiem jak was, ale mnie denerwuje obecność Lucyfera na Palionowie i już bardzo chciałbym się go pozbyć, ale niestety dalej nie mamy sposobu na to, jak moglibyśmy go pokonać, a on dalej grasuje na Palionowie i robi różne dziwne rzeczy. W ostatnim odcinku odkryliśmy komnatę Lucyfera, która była naprawdę mega ogromna i trach pomyśleć, co Lucyfer jeszcze planuje zrobić tutaj na Palionowie. Jakiś czas temu znaleźliśmy takie dziwne pomieszczenie, które wydawało mi się, że jest na początku Lucyfera, później okazało się, że jest jakby pomieszczeniem, jakimś pokojem od brata Lucyfera i w tym pomieszczeniu było napisane, że syn Paliona to jest ulubieniec tego kogoś i to wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym celem jest syn Paliona. Dodatkowo w ostatnim czasie Lucyfer uwięził Kloca i nęka syna Paliona. W dzisiejszym odcinku postaram się odkryć, jakie ma zamiary. Zanim zaczniemy, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, a ja wam powiem tylko, że od wczoraj już są odcinki na kanale Szczypson Plus, gdzie gramy w Robloxa, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście tam wbili, ponieważ tam teraz również daily z Robloxa. Jesteśmy oczywiście u mnie w domu, jak widzicie mam czapkę, nie wspomniałem o tym na początku, zapomniałem, ale no mam, po prostu jakby, że tak to ujmę, fryzjerzy byli zamknięci i trzeba było sobie jakoś poradzić, bo ja mam naprawdę już, nie umiem ułożyć włosów po prostu i jutro mam wizytę u fryzjera, wy to zobaczycie dopiero za kilka dni, bo nagrywam teraz filmy na zapas, bo na weekend wyjeżdżam, ale spokojnie, niedługo będę w tej czapce, tak po prostu, taki smaczek sprzed kilku miesięcy, bo jeszcze kilka miesięcy temu to ja regularnie w czapce nagrywałem, ale dobra, nieważne, skupmy się na tym, co... Nie... Zaczyna się. Widzicie to, co ja widzę? Co to są za groźby? Przepraszam bardzo. Co to są za groźby? O co tutaj chodzi? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Powieszony syn Paliona na łańcuchu przed moim domem. No przecież to jest... Widzowie, ja mam dość. Ledwo co powiedziałem o tym, że Lucyfer uwziął się na syna Paliona i już widzimy... Pierwsze tego efekty. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Zostawię to jako dowód, bo nie mam pojęcia, co ja mam z tym teraz zrobić. W każdym razie... Co się dzieje w ogóle? Tragedia jakaś. Tu jakaś tabliczka jest. Musimy się pożegnać. Tu Kloc. O co chodzi? Czyli czekajcie. To Kloc jest uwięziony? No, nie wiem jak stara jest ta tabliczka, nie wiem, nieważne już. Napiszcie mi w komentarzu, jak wiecie, o co chodzi, ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Muszę się dowiedzieć jakoś, pogadać z Klocem, czy coś w tym stylu, bo... Nie! No nie, wszędzie to jest! Co tu jest napisane? Tam jest tabliczka na górze. Moje dzieło, Lucyfer. Nie... W całym Palionowie są porozwieszane... Głowy syna Paliona, jest jego... Jest powieszony na całym Palionowie. Co tu się dzieje? Nie wiem, musimy iść tam na dół do tej komnaty, która jest od tego zobaczyć, co tu... O, tutaj ktoś zaczął, widzę, też budować. Dobrze, bo podoba mi się to. Tam jest jakaś strzał... Nie, widzicie to? Od tego się miało zacząć chyba. Lucyfer chyba myślał, że ja tam przyjdę na początku. Dobra. Lećmy na dół w takim razie. Dobra, ja już jestem mistrzem w waleniu wiader. Co, o co tu chodzi? Dlaczego tu jest znowu utopiony tym razem? Utopiony, że nie może wypłynąć, że przywiązany do ziemi. O nie, nie wiem, co się tu dzieje. Dlaczego tu są takie akcje dziwne? Dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją? Dlaczego? Ja nie wiem, jakie pytanie nawet zadać. Dlaczego takie akcje się dzieją? Dobra, idę tutaj w to miejsce. Ja już mam dość serdecznie, mam dość tego, co się tutaj dzieje. Mam dość Lucyfera, niech on sobie pójdzie. On ciągle tutaj nas nęka, ciągle wszystko robić, nie wiem. Tragedia totalna. Już nawet nie wiem, jak ja mam to skomentować. Brak słów po prostu. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś... Nie. Nie. To się nie dzieje naprawdę. Co to tu, co to ma być? Jeszcze tabliczki pewnie zmienił. Co on tu napisał? Moje, o nie. Moje dzieło. Widzowie, ja nie wiem. To jest, wsadził sobie go w jakąś klatkę. Zmienił już tabliczkę. Co to jest? Tam jest jakieś przejście pod tym? Czy coś jest? Nie, chyba tutaj nic nie ma. Dobra, dziwne miejsce totalnie. Zróbmy to tak, jak było, żeby nikt się nie zorientował, że ja tu byłem. Nie wiem, widzowie, co ja mam o tym myśleć. Jest problem po prostu, jest problem. Nie wiem,
Po pierwsze, są porozwieszane głowy, znaczy nie głowy, nawet tak jakby manekiny syna Paliona po całym Palionowie. I jest, nie, ja nie wiem, czy ja widziałem wszystkie, to ja widziałem, ile ja ich widziałem? Raz, dwa, trzy, to jest czwarta. Widzieliśmy cztery, może ich być więcej, prawdopodobnie nawet będzie ich więcej. To jest totalnie podejrzana akcja. Ewidentnie uwziął się na syna Paliona i coś chce mu zrobić i ewidentnie zaczął mu grozić. To już jest inny etap w ogóle rozumowania tu. Już zaczął mu grozić, czy wy rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że to już jest. Jeszcze dodatkowo widzę jakąś tabliczkę od Kloca, który mówi, że musimy się pożegnać, że to koniec. Nie wiem, o co chodzi, totalnie nie mam pojęcia. Dobra, muszę tu wypłynąć, czy ja dam radę za pierwszym razem tędy wypłynąć? O, dobra, udało się. Dobra, no, przepłyń tam, dobra, lecimy tutaj do góry. To jest jedyny sposób, żeby stąd wypłynąć na razie, to jest też w ogóle śmieszna akcja. Dobra, znowu mi się nie udało. To zajmuje wieki, ale dobra, da się. Teraz tu. Tu powolutku, dobra, jesteśmy wypłynięte. Dobra, idę do domu syna Paliona. Czy tutaj coś znajdę? Czy tu jest jakaś informacja, która mogłaby mi się przydać, czy coś? Nie wiem, po skrzynkach patrzeć mam. Nie, to by było jakoś chyba pokazane na widoku, tak mi się wydaje. No nie wiem, to, o ta, nie, tutaj to już była tam jakaś skrzynka. Nie wiem, ja jestem zrozpaczony. Zrozpaczony jestem, muszę pogadać z synem Paliona, bo to, co tu się dzieje, to jest totalne. Jeszcze ta piramida się zmienia na. Aha, i tam w ogóle jest głowa Kloca. Ej, właśnie, tam jest głowa Kloca. Pytanie teraz, czy to oznacza, że jakby z Klocem on już się policzył i to sprawia właśnie, że Kloc opuszcza Palionowo, że on już nie ma siły, czy co? Ej, nie wiem, to są totalnie dziwne akcje, totalnie, to jest, jak to się mówi, nie wiem, jak to się mówi nawet, to dla mnie to jest, to, mnie to przerasta po prostu, mnie to przerasta i nie wiem, co mam o tym myśleć. I wydaje mi się, że gdzieś tu powinniśmy znaleźć jakieś manekiny. Ja bym się tu gdzieś poprzechadzał i poszukał ich, ponieważ prawdopodobnie one tu gdzieś będą. No bo w końcu nie jest to normalne, że takie coś jest, a już znaleźliśmy kilka i to tylko tak sobie chodzą, tu nic nie ma. W ogóle piękna ta stodoła, nie wiem, kto ją zbudował. Ale fajna, ładna, dobra. O, domek Kloca właśnie, sprawdźmy domek Kloca. Dom Kloca i syna Paliona to już jest ich podwójny dom, tak? Dobra, tu nic nie ma. Tam na górze chyba też, dobra, zejdźmy na dół. Czy tu coś mamy? Ja wiem, że tu było to przejście, właśnie. Ale tam nie musimy iść na razie, dobra, tu coś jest. O co chodzi? Tu jest jakiś... Aha, tu jest jakieś przejście. Czy ja tam powinienem iść? Czekajcie. Tu jest diaks jakiś, ej, to jest dziwne. Czy to jest jakiś mechanizm? Nie, chyba. Ej, dobra. Dobra, zejdźmy na dół, walę wiadro. Aha, tu nic nie ma, no to super. No to fajne miejsce, fajne, super. Fajne to zrobiłeś, Lucifer, podoba mi się, super. Super jesteś. Super tak właśnie tutaj nam szkodzisz. Świetny, czemu ta woda nie spływa? O, dobra. Dobra, co jest grane? Co tu się dzieje z tym Minecraftem? Czy to jest dziura, z której się nie da wypłynąć? Przepraszam bardzo. Czy to jest taka właśnie dziura, z której się nie da wypłynąć? Ej, nie wiem, tutaj woda szybciej. To jest dziwne, ej, woda szybciej jakby opada niż spływa, no nie wiecie, o co chodzi. Taka postawiona. O nie. No i patrzcie, ja no na sam dół. Od razu na sam dół, ciągle muszę od samego dołu płynąć do góry. Co tu się dzieje, co to jest za powolona dziura? Nie da się z niej wyjść normalnie od razu, tylko trzeba jakoś się męczyć. Co jest grane? O, i znowu spadnę na sam dół, oczywiście. Patrzcie, jak to szybko spływa. Szybko, a to tak powolutku. Nie wiem, dziwne to jest. Już mam dość, przysięgam, że mam dość. I znowu to spadnę na sam dół, ponieważ to oczywiście nie wleci tam na samą górę. Oczywiście, patrzcie, ja nie wiem, co się dzieje. Od kiedy ta woda tak szybko spływa? Od kiedy? Ja się pytam. O, nie wierzę, nie wiem, jak on przechmienił tą dziurę. To jest specjalna dziura na to, żeby tu się nie dało wypłynąć szybko, nawet w momencie, kiedy masz wiadro z wodą. Dobra, tu się uda... Aha, okej, i znowu spadę na sam dół. Ja nie wiem, to jest nienormalne. Ja płynę już po raz kolejny do góry, bo ta woda szybciej spływa, niż się stawia. Wiecie, o co chodzi, widzicie zresztą tą całą sytuację. Nie wiem, już mam dość. Udało mi się to postawić tu dobrze? Udało mi się postawić. Nigdy więcej nie wchodzę w tą dziurę. Nigdy, ja ją nawet muruję, tu zamykam ją, żeby nikt tam przypadkiem nie postanowił wejść. Tu się muruje to. Tam coś było? Nie, dobra.
Już mam zwidę, już nie chcę tu przebywać. Ten dom jest totalnie dziwny. Tu jest w ogóle jeszcze jakieś przejście. Do czego to prowadzi? Tu nic nie ma. Czy tu jest jakieś zejście? Jest! Ej, dobra, tu coś jest. Dokąd to prowadzi? Ej, Klos ma tak zawiłe korytarze. Nie wiem, to... Aha, to jest takie jakby... Okej, dobra, nieważne. Tutaj nie wiem, co to jest. Klos, ja nie wiem... Klot sam w sobie jest nawiedzony trochę. Ja nie wiem, jak on to robi, że on tutaj takie zagmatwane rzeczy stawia. Tutaj mamy to przejście właśnie. Ale nie wiem, czy ja tam chcę iść. Ja już mam dość tego miejsca serdecznie. To, co tu się dzieje, przerasta mnie. I nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie wiem, co mam z tym robić. Dla mnie to jest za dużo. Po prostu, dla mnie to jest za dużo. Jeszcze to. To już w ogóle. Jeszcze ta tabliczka, moje dzieło. Nie wiem... To wszystko wygląda źle, to wszystko bardzo wygląda źle i ja już mam... Mi jest smutno po prostu, tam jeszcze jakiś obóz jest... Nie, tam też jestem! No co? Widzicie to? Widzicie to? Tam też jest ten... Nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. Ja nie wiem, o jest crafting, fajnie, bo akurat chciałem zrobić sobie łódkę. Zróbmy ją. Ale nie wiem, totalnie. Co to jest? Co to ma być? O co chodzi? O co tu chodzi? Dlaczego tutaj takie rzeczy powstają? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Nie wiem widzowie, dobra, ja kończę w tym momencie odcinek, w tym miejscu, ja... Muszę to przemyśleć, muszę się skontaktować z Dave'em, powiedzieć mu, jak ta sytuacja wygląda, albo zostawić jakąś tabliczkę, czy książkę, nie wiem, cokolwiek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na plusa, tam są odcinki co dzień z Robloxa. Tam jest pozytywniej niż tutaj. Więc trzymajcie się, pozdro, pa pa.